Za nami 25 lat funkcjonowania samorządu terytorialnego. Lat, które w istotny sposób wpłynęły na to, jak wygląda nasze najbliższe otoczenie. Czy my jako mieszkańcy jesteśmy świadomi tego, jak jest ważny? Czy mamy świadomość tego, jak możemy na niego wpływać? Czy wiemy, kto odpowiada za to, jak wygląda nasze otoczenie? O te aspekty zapytaliśmy wieloletnich samorządowców. W tym roku obchodzimy 25-lecie funkcjonowania samorządu terytorialnego. Dzisiaj moim gościem jest były marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa. Dzień dobry. Panie Wojciechu, jak pan rozumie samorząd terytorialny? Samorząd to jest jak tlen. My tlenem oddychamy, nie zdajemy sobie sprawy, że on jest. I po tych 25 latach samorządu terytorialnego, bo tą rocznicę obchodzimy, wydaje nam się, że to, co nas otacza, ten świat, w którym żyjemy, to jest coś normalnego, które zostało już wręcz dane nam z nieba i tym oddychamy właśnie jak tlenem. Natomiast samorząd to kwintesencja demokracji, kwintesencja wolności. My sobie sprawy nie zdajemy, że praktycznie wszystko, co jest wokół nas, to jest zasługa samorządu, czy samorządu tego gminnego, powiatowego, regionalnego. I to, że Polska wygląda dzisiaj tak, jak wygląda, to też zasługa ludzi, którzy biorą sprawy we własne ręce. Ja bym to przyrównał, najmniejszym samorządem jest rodzina. To my decydujemy, na jaki kolor pomalować ściany. Nikt nam z Warszawy tego nie narzuci. Później ulica, blok, dzielnica, miasto, region. Więc samorząd to wolność, samorząd to współdecydowanie o naszym otoczeniu, o naszym życiu, dzielenie się informacjami, wymianą poglądów, a na koniec przez kartkę wyborczą wrzucaną do urny wybieramy sobie swoich przedstawicieli, którzy w naszym imieniu, za naszą zgodą powinni wykonywać to wszystko, co nas otacza. Poruszył pan bardzo ważną kwestię tego rozumienia samorządu przez mieszkańca. Czy uważa pan, że mieszkańcy mają wystarczającą świadomość na temat tego, czym oddychamy, jak pan to ujął? No właśnie, wydaje się, że po 25 latach musimy tego samorządu bronić, ponieważ coś, do czego się przyzwyczailiśmy, bo na co dzień nie zdajemy sobie sprawy, kto o czymś decyduje, co dzieje się wokół nas. Ja to wszędzie, gdzie jestem, powtarzam, że praktycznie wszystko, od chodnika, trawy, drogi, skweru, bloku, placu zabaw, szpitala, szkoły, wszystko to jest gestia jakiegoś rodzaju, jakiegoś szczebla samorządu. To naprawdę nie w Warszawie decydujemy o tym, gdzie coś stawiać, jaki plac zabaw budować, czy jaka szkoła może być. To wspólnota lokalna, wyłoniona często też w procesie wyborczym, tak, o tym powinna decydować. Więc ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że dzisiaj samorządność jest mocno zachwiana i że nie wszędzie tak jest. Ja pamiętam, jak zostałem marszałkiem, miałem pierwsze spotkanie z takim odpowiednikiem marszałka z Węgier. I rozmawialiśmy o kompetencjach. Ja, wielki budżet województwa, ogromne środki europejskie, a jego samorząd, węgierski samorząd, sprowadzał się do wręczania medali i składania kwiatków pod pomnikami. Bardzo zderzenie tych dwóch światów pokazało, że to jest coś, o co musimy walczyć, czego musimy bronić. Dzisiaj są wielkie zakusy na to, żeby tą demokrację, lokalność, samorządność ograniczać, likwidować. I tak jak od 1998 roku coraz więcej kompetencji, coraz więcej spraw było przekazywanych na dół, w 2015 roku nastąpił odwrót i coraz więcej spraw przekazywanych jest do Warszawy. Tak. Ja wrócę do tej rodziny. To rodzina decyduje, jaki kolor pokoju, wybrać farbę na pomalowanie pokoju. Tej decyzji na pewno nie podejmą nam w Warszawie. Tak samo nie podejmą nam w Warszawie decyzji, którą drogę, jaki chodnik, jaki skwer, jaki plac zabaw, jaką szkołę, jaki szpital, jak ma jeździć komunikacja publiczna. Tego z Warszawy zarządzać się nie da. Jeżeli rozejrzymy się wokół swoich miast, gminach i widzimy coś zrujnowanego, zniszczonego, 90% szans jest to, że to jest w gestii centralnej, że to jest zarządzane właśnie z Warszawy, to należy albo do jakiejś spółki Skarbu Państwa, która gdzieś upadła, została zlikwidowana, albo to jest jakaś agenda rządowa. Bo my, jeszcze raz mówię, wokół czasami komisariat policji, jakiś sanepid, jakiś ZUS czy Urząd Skarbowy, to są
jakichś rzeczy centralnych, które my tak widzimy jest. W miastach. Wszystko inne należy do naszych wspólnot, do naszych samorządów, osiedli, dzielnic, no gmin, powiatów czy województwa. Tutaj poruszył Pan też istotną kwestię tego, jaki jest pakiet zadań realizowanych na szczeblu samorządowym, na różnych szczeblach samorządowych. Są to zadania, o których też mieszkańcy nie do końca mają świadomość, jak to funkcjonuje. Czy uważa Pan, że te zadania, które są realizowane na poszczególnych szczeblach samorządu, są odpowiednim pakietem? Czy coś powinno być na przykład scedowane właśnie wyżej, a może odwrotnie coś powinno być przekazane do decydowania na tych niższych szczeblach? Rząd Jerzego Buzka wdrożył reformę samorządową. To jest coś, co mówiono przez lata, że nam najbardziej wyszło w Polsce. To się najbardziej udało. Dobrze jest, jeżeli ludzie nie wiedzą, mało wiedzą o władzy, nie wiedzą, która władza co robi. To jest bardzo dobry stan. Dzisiaj niestety bardzo dużo słyszymy, że za dużo wiemy o tej władzy. Ja tak mówię, że fajnie byłoby nie znać marszałka, nie znać ministra. My sobie powinniśmy żyć swoim życiem, a władze powinny... No to taka utopijna wersja, tak? Gdyby wszystko było dobrze, to nikt by się nie interesował. Tak. Może i tak. Natomiast wracając do... Więc ten rząd Jerzego Buzka wdrożył tą reformę i później rok po roku, aż do 2015 coraz więcej zadań było przekazywanych do samorządu. Bo tak jak powiedziałem, na pewno wojsko, na pewno sądy, prokuratura, urzędy centralne, skarbowy, ZUS, to są domeny państwa. Już co do policji, już w różnych krajach jest różnie, na przykład Straż Miejska jest jakimś takim quasi, powiedzmy, jakimś organem porządkowym. Są w wielu krajach, na przykład w Stanach Zjednoczonych, kolebce demokracji, policje stanowe, policje miejskie, ale to do dyskusji, to dzisiaj jakby banalny temat. Ale szkoły zostały przekazane do samorządów, ale na pół gwizdka, ponieważ zostawiono kuratoria. Wiele urzędów, które kiedyś były zarządzane w Warszawie, zeszły na poziom niższy i tak było do roku 2015. Od 2015 zaczynają się to wyjmować. Ja pamiętam pierwsze ochronę środowiska. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, czyli zarządzany z regionu, z województwa, z Katowic, w współpracy z prezydentami, wójtami czy burmistrzami, został zabrany do Warszawy. Czy od tego czasu powietrze jest lepsze, czy w ogóle się słyszy o walce ze smogiem? No, to jest pytanie retoryczne. Z Warszawy źle się zarządza, z Warszawy źle się buduje skwery, źle maluje pokoje, źle remontuje chodniki. Widzimy dzisiaj taki trochę cyrk, trochę kabaret. Posłowie biegają szczekami i wręczają je burmistrzom, ponieważ ja burmistrzowi mówię, byśmy tego nie chcieli, my mamy inne priorytety, chcielibyśmy taką ulicę, taki chodnik, takie boisko, ale tak, Warszawa decyduje tak? Inaczej i spotykamy się często, co słyszymy. Prezydenci złożyli 3 wnioski, a czek przyszedł na zupełnie inny, no i wtedy się to wszystko rozmija. Więc dbajmy o to, bo samorząd to wolność każdego szczebla, bo jeszcze samorządnością są spółdzielnie mieszkaniowe, są stowarzyszenia różnorakie, związki działkowców, tam też wszędzie jest samorząd. Tak. To wszystko ostatnimi czasy jakby próbuje Warszawa, Żoliborz, że tak powiem, położyć rękę na tym wszystkim i wyjmować, no zarządzać centralnie, a to nigdzie w historii świata nie wyszło. Jeżeli popatrzymy na najgorsze systemy, najbiedniejsze gospodarki, to wszędzie one są zarządzane centralnie. Z Warszawy, tak? I totalitaryzmy też powstają centralnie. Totalitaryzmy nie budzą się w samorządach, one się budzą w przysłowiowej, jeszcze raz mówię, w Warszawie. Tutaj interesujący jest fakt, że z jednej strony centralizacja pewnych zadań następuje od tego 2015 roku, ale z drugiej strony to też, co Pan powiedział, że to zabieranie zadań jest cząstkowe. I tutaj przechodzimy też do kwestii finansowania pewnych zadań. Tak jak mamy problem z oświatą czy ze służbą zdrowia. To są zadania w pewnym aspekcie realizowane na różnych szczeblach samorządu terytorialnego, a nierzadko są niedofinansowane ze strony państwa.
Oczywiście, żeby samorząd mógł dobrze funkcjonować, trzeba ten jakby chleb dzielić, tak? Rząd zbiera podatki z różnych stron i powinny te podatki być dystrybuowane tak, żeby ten samorząd, jeżeli ma coś robić, to miał na to środki. To jest największa bolączka 2015 roku. Zabierano kompetencje, ale też zabrano bardzo duże ilości pieniędzy. Samorządy dzisiaj spinają budżety, natomiast nie mają na rozwój, ale to jest celowe działanie. Po prostu udusić tak samorządy, żeby one za chwilę były niewydolne i ktoś w Warszawie, w Żoliborzu, jakiś minister powie, no nie dajecie sobie rady, tak, trzeba to zabrać. No nie tędy droga. Dzisiaj rząd ogłasza duże programy dofinansowania jedzenia w szpitalach i rewitalizacji osiedli. Popatrzmy też na swoje osiedla, najczęściej zarządzane przez gminy bądź spółdzielnie mieszkaniowe, co nie zostały ocieplone, ta przestrzeń nie została naprawiona. Tak, każdy o to dba. Ci, którzy tam mieszkają i mają nad tym własność, właśnie władczość właśnie w ramach wspólnot mieszkaniowych czy spółdzielni mieszkaniowych, to się dobrze rozwija. Popatrzmy na bloki zarządzane państwowo, jakieś były pokopalniane, dzisiaj w gestii spółki restrukturyzacji kopalń, to właśnie wygląda fatalnie, to tam się walą często balkony właśnie, tam nie ma... To tam, o tym słyszymy w różnego rodzaju wszędzie, programach. Tak, jeżeli mówimy o dofinansowaniu jedzenia w szpitalach, to co nie było tego przez lata, szpitale w wielkiej mierze zarządzane przez samorządy, gdyby tylko miały środki, bo właśnie za zadaniami nie idą środki, bo środki są dzielone centralnie, tak. Zarządzane są przez burmistrzów, czy prezydentów, czy starostów przede wszystkim marszałka, natomiast jeżeli nie ma środków, to jedzenie wygląda tak jak Salomon nie naleje, bo NFZ tak właśnie dzieli, że na posiłek jest 2,55-50, ja już tam nie znam dokładnej kwoty, natomiast to jest bułka z masłem i jakimś plasterkiem podłego sera i tego się naprawdę z Warszawy nie naprawi. To są mity, takie opowiadania na potrzeby, bo ludzie nie wiedzą na koniec, kto tę bułkę kupuje. Ale gdyby szpital miał bułkę, to na pewno by ją kupił lepszą, ale że nie ma, to dlatego to kupuje taką, jaka jest. Ale tych pieniędzy nie daje, nie przekazuje prezydent, tylko nie przekazuje rząd. I właśnie tutaj mamy kwestię problematyczną. Wróćmy jeszcze do tego postrzegania samorządu przez mieszkańców. Taki zwykły mieszkaniec, zwykły Kowalski ma pewne formy wpływania na samorząd. Nie tylko w postaci kierowania się do odpowiednich ludzi, którzy nim zarządzają, ale także narzędzia, które są dostępne w formie petycji, w formie inicjatyw lokalnych, budżetu obywatelskiego. I teraz pytanie tutaj znowu o tę świadomość mieszkańców. Czy mieszkaniec wie, jak może wpływać na świadomość, na samorząd? W wielkiej mierze wie. Ta wiedza jest mierzona frekwencją wyborczą, bo największym jakby wpływem na to, co się dzieje, jest kartka wyborcza wrzucana do urny. Odkąd mamy bezpośrednie wybory wójta, burmistrza, prezydenta, ta świadomość jeszcze bardziej wzrosła, bo te wybory bardziej emocjonują, ekscytują. Wybieramy sobie włodarza gminy, więc to jest podstawowa kompetencja. Więc chodźmy na wybory, wrzucajmy te kartki do urn i decydujmy o tym, kto w naszym imieniu tym wszystkim zarządza. Później oczywiście ten ktoś wybrany, fajnie jak współpracuje z ludźmi, bo czasami się to wypacza, ale właśnie budżety obywatelskie, petycje, przyjmowanie mieszkańców, udział mieszkańców w sesjach rad miejskich, gminnych czy powiatowych. Jeżeli ten burmistrz wybrany ma kontakt z mieszkańcami, to wygląda, że wszystko jest okej. To też się czasami gdzieś wypacza, ale znowu za 5 lat znowu jest moment rzucania kartki wyborczej i można takiego włodarza zmienić, więc szanujmy sobie to prawo. Korzystajmy z niego. Korzystajmy z niego i wiedzmy, że nasz głos ma siłę i na koniec to my decydujemy o tym, kto zarządza w naszym imieniu i mówi o tej przestrzeni i decyduje o tej przestrzeni, która jest wokół nas. Panie Wojciechu, pan jako doświadczony samorządowiec, były radny, były wiceprezydent i przede wszystkim były marszałek województwa śląskiego, ma bogate doświadczenie w pracy i z ludźmi i z tym otoczeniem, o którym pan mówi. Jakie są takie najważniejsze kwestie, które utkwiły panu w pamięci podczas tej pracy na rzecz województwa? Przede wszystkim
No to samo to, że powstał samorząd, to najważniejsza rzecz. Jeszcze raz przypominam, to rząd Jerzego Buzka tą reformę wdrożył. Platforma Obywatelska też się rodziła jakby na tej fali. Dzisiaj ponad 80% parlamentarzystów to są ludzie z samorządu, tak jak i ja. Byłem radnym, zastępcą prezydenta, zanim poszedłem dalej, czyli do parlamentu. Więc na pewno wybory bezpośrednie. To właśnie inicjatywa Donalda Tuska kiedyś w 2001 roku i pierwsze wybory bezpośrednie 2002 rok. To odmieniło na pewno samorząd. Następnie wejście do Unii Europejskiej i przekazanie samorządom. To się w innych krajach naprawdę tak nie działo, że to na szczeblu regionalnym gros środków było wydawanych i właśnie dzisiaj widzimy, jak ta Polska się rozwinęła. Wszędzie mamy te tabliczki sfinansowania z Unii Europejskiej. To samorząd przekazał. Polski rząd był na tyle mądry w tych czasach, że przekazał te środki do samorządów i to świetnie poszło i mamy wiele wspaniałych rzeczy wybudowanych. A moje osobiste zasługi, no 4 lata fantastycznej przygody, Stadion Śląski, Muzeum Śląskie, Park Śląski, Koleje Śląskie, to wszystko jest właśnie samorząd regionalny. Nie wiemy, siadając do pociągu czy idąc na stadion, kto tym zarządza i tak jak mówiłem, to dobrze, bo po co ludziom ta wiedza. Natomiast to, że to właśnie tak wygląda, że to tak funkcjonuje, to wszystko zasługa ludzi, którzy są wybierani w wyborach powszechnych, właśnie z mniejszego szczebla, w wyborach samorządowych, nie warszawskich, to nie minister, to nie premier, to nie prezes partii decyduje, że na stadionie jest jakiś koncert, ale marszałek województwa, to, że się odbywają gdzieś festyny, to, że w miastach jakieś dożynki, czy jakieś wydarzenia, koncerty, to wszystko decydują o tym lokalne społeczności. Jeszcze raz mówię, szanujmy to, brońmy tego, bo samorząd to wolność, tą wolność chce nam się zabrać, ograniczając rolę samorządu, wpływania na pewne rzeczy, centralizowanie zabiera nam się możliwość decydowania o naszym otoczeniu, o naszym życiu. Pilnujmy tego, to bardzo cenna wartość. Dziękuję w takim razie bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia.